Chciałbym dzisiaj pomówić troszkę na temat wartości chrześcijańskich, starych wartości chrześcijańskich, ale i też wartości tego świata, które jednak przenikają Kościół i mają wpływ na Kościół. Nazwałam to detoksykacja naszego myślenia. Chciałbym rozpocząć od Rzymian 12:2. Wszyscy na pewno ten werset znakomicie znacie, ponieważ czytacie od lat Biblię. Ale nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Jeszcze raz. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Wiecie, ja byłam też w swoim życiu w różnych miejscach, w różnych kościołach i zazwyczaj ten werset był interpretowany, uważam, że w taki krzywy sposób, ale ci też rozumiem dlaczego. Dlatego, że tak było chyba najłatwiej go interpretować, że ten świat to chodzi o to, żeby nie być takim jak świat, nie ubierać się tak jak świat, nie chodzić do galerii tak jak świat, nie malować się tak jak świat. Po prostu to była najłatwiejsza forma interpretacji tego wersetu. Ale wiecie, chodzę już troszkę z Bogiem sobie i to w ogóle w tym wersecie nie chodzi o to. W ogóle. Aczkolwiek uważam, gdybyśmy się nie malowali, nie ubierali, powiedzmy, zgodnie z dzisiejszą jakimiś tam trendami mody i tak dalej, zapewne byśmy się odróżniali od tego świata, zgodzicie się? Gdybyśmy chodzili jak, nie wiem, za czasów epoki kamienia łupanego, czy jakbyśmy się nosili tak jak Jan Chrzciciel, jakieś tam służe i tak dalej, zapewne byśmy się od tego świata odróżniali. Ale apostołowi Pawłowi absolutnie nie chodziło o to, aby się do świata nie upodabniać w ten sposób. Czyli to nie jest prawda, że nie możemy robić zakupów w galerii, że nie możemy nosić modnych ubrań, nie możemy się malować i tak dalej, mamy chodzić prosto ubrani, żeby się nie odróżniać. Nie o to zupełnie apostołowi Pawłowi chodziło. I wiecie, ja byłam przesiąknięta troszkę takim sposobem myślenia, ponieważ bardzo rzadko ludzie zaglądają tak naprawdę do głębi w ogóle słowa i grzebią i kopią głęboko, żeby zobaczyć, co tak naprawdę, powiedzmy w tym przypadku, apostoł Paweł miał na myśli. I wiecie, jeśli chodzi o ten świat, to apostołowi Pawłowi chodziło o to, aby wartości tego świata nie stały się waszymi wartościami. I chciałabym, żeby to słowo was dzisiaj uwalniało. Ja go rozwinę, podam też kilka takich fajnych przykładów, jakie kiedyś wartości były, jak one kształtowały ludzi, a jakie wartości tego świata dzisiaj przenikają przez Kościół. Ale w tym właśnie wersecie, aby nie upodabniać się do tego świata, chodzi o to, aby wartości tego świata nie stały się twoimi wartościami. Czyli aby sposób myślenia tego świata nie stał się sposobem myślenia twoim. Wiecie, bo to tak najłatwiej jest właśnie powiedzieć. Jesteś jak świat. Ubierasz się jak świat? Masz taką fryzurę jak świat? Masz takie spodnie, jak teraz są modne? Masz jakieś tam najnowsze Adidasy? Jesteś jak świat. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Diabeł jest płytki. I tak naprawdę chce cały czas dawać nam bardzo płytkie zrozumienie Bożego Słowa. Tym samym utrzymywać nas w niewoli i tym, abyśmy nie doświadczali głębi Bożego Słowa. Czyli to nie o to w ogóle chodzi, żeby nie błyszczeć i tak po prostu chodzić, wiecie, chodzić prosto. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby system wartości tego świata nie oddziaływał na nas. Chodzi o to, abyśmy nie myśleli tak jak świat. I zaraz wam powiem kilka takich rzeczy, żebyście też mogli pozmierzać się z pewnymi rzeczami. Kiedyś tak naprawdę myślałam, że to jest jakiś taki szczegół, że to nie jest nic ważnego, ale uważam, że ten temat
abyśmy nie upodobniali się do tego świata, jest bardzo fundamentalnym tematem wchodzeniu z Bogiem. Co tak naprawdę jest dla nas wartością? Dopóki człowiek nie przemieni swojego myślenia, już to kiedyś powiedziałam, tak naprawdę będzie żył tak jak kultura tego świata. Będzie żył tak jak świat, który go otacza. I wiecie, my często się nie przyznajemy do pewnych rzeczy, ale kiedy człowiek zaczyna analizować siebie, kiedy człowiek zaczyna głęboko w siebie zaglądać, to tak naprawdę widzi. Czy u ciebie jest wszystko w porządku? Jesteś bardzo czerwony. Tak, powitam ja spokojnie. Aha, okej. Okay. Odróżniasz się od reszty, w sensie kolorystycznie, a jesteś, że tak powiem, prawie, więc na pewno ciśnienie okej, okay, wszystko okej. Okay. Aha. Więc dopóki człowiek nie zmieni swojego sposobu myślenia, będzie myślał tak jak świat. I to, co teraz powiem, każdego z nas spotkało lub spotka. Przeczytam wam kilka takich rzeczy. Kim jestem? Zadaję mi za takie pytanie, nie? Kim jestem? A kim się czuję, że jestem, jest zależna od myśli kultury w świecie, w której się żyję. Co kształtuje to, kim się czuję, że jestem? Jak sobie odpowiadam na tego rodzaju pytania? Czy jestem zwycięzcą? Jak odpowiadasz sobie na takie pytania? Kim jesteś? Co jest twoją wartością? Czy jesteś zwycięzcą? Czy jesteś wartościowym człowiekiem? Od czego tak naprawdę zależy, czy odpowiadam na te pytania w sposób dobry czy zły? Czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Jak myślisz, co ma wpływ na to, czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Pomyśl przez chwileczkę, co musiałoby się w twoim życiu wydarzyć, żebyś był zadowolony ze swojego życia. Możecie to sobie pisać w domu, sobie po prostu analizować i na tego rodzaju pytania sobie odpowiadać. Tylko proszę was, odżyjcie się z wszelkich religijnych, pozytywnych odpowiedzi. Ponieważ wiecie, w ruchu wiary, kiedy zapytasz, kim jesteś, jestem zwycięzcą. Nawet kiedy upadnę w zawodzie, jestem zwycięzcą. Tylko pytanie, czy tak naprawdę jest. Okazuje się, że kultura tego świata wpływa na to, czy jesteś zadowolony, czy nie. Wpływa na sposób myślenia i wpływa swoim systemem wartości na to, jak myślisz. Wiecie, kiedy ja ludziom zadaję takie pytania, to odpowiedzi są bardzo, bardzo, bardzo zaskakujące. Naprawdę. Odpowiadaj sobie na tego rodzaju pytania też bardzo szczerze w swoim życiu, odzierając się z tak zwanej poprawności religijnej. Ponieważ kiedy nie jesteśmy szczerzy przed sobą, to nie jesteśmy też szczerzy przed Bogiem. A to nie o to w ogóle chodzi, żeby zakrzykiwać pewne rzeczy i odpowiadać sobie w tak zwany poprawny religijny sposób. Ludzie mówią coś takiego. Przyszedłem do Boga, zbawił mnie, wypełnił moje życie Świętym Duchem i jakaś taka jest beznadzieja. Myślałem, że mnie wyratuje z tego, że mnie wyciągnie z tego. Jakoś myślałem, że to moje życie tak szybko pójdzie po drabinie, będzie się jakoś tam pieło. Ale jak? No ale jak? No wiesz, jakoś tak... No tak bez większych zmian. To są ludzie, którzy szczerze odpowiadają na jakieś pytania. I chciałabym to dzisiaj troszeczkę zaatakować i poddać tak zwanej detoksykacji. Ponieważ jeśli nie rozprawimy się z tym, w jaki sposób myślimy, sam Jezus nie przeskoczy systemu naszego myślenia. Jezus Chrystus nie ma takiej władzy i nie ma takiej mocy, aby przeskoczył twój system myślenia. Dlatego ludzie
nie zmieniając swojego sposobu myślenia, tak naprawdę żyją tak, jak myślą o sobie. Tak naprawdę, kiedy rozmawiam z ludźmi, to widzę, że trudno jest ludziom odnaleźć swoją wartość w Chrystusie. I zaraz wam właśnie to pokażę. Co to znaczy, że wartości tego świata wpływają na nas. Tylko to często, więc to trzeba po prostu pozastanawiać się nad pewnymi rzeczami i pozadawać sobie konkretne pytania. Świat się zmienia i daje coraz to nowsze definicje wartości. Podam troszkę starych definicji wartości. Skąd tak naprawdę ci, którzy jesteście po 40, po 50 i dalej, czerpaliście z tego korzyści? Bycie ojcem. Wartościowa rzecz. Bycie ojcem jest wartością samą w sobie. To, co Julita opowiedziała dzisiaj, świadectwo Onel, świadczy o tym, że ona zrozumiała, że pierwszym jej powołaniem jest być kim? Matką. Dlaczego Julita nie jest wywrotowcem w tym temacie? Ponieważ przyglądała się na swoją matkę. Taki przykład dała jej jej matka, która od świtu do nocy, powiedzmy, była w pracy. Bycie ojcem, bycie matką jest wartością samą w sobie. To jest coś bardzo potężnego, to jest coś bardzo wartościowego. Bycie synem. Amen. Kiedyś dzieci chciały być posłuszne swoim rodzicom. Bycie córką. Wartość sama w sobie. Bycie ojcem niesie coś ze sobą. To, że jesteś ojcem, znaczy, że masz dziecko, że kładziesz za niego życie, że wyposażasz jego życie, że go karmisz, że się nim opiekujesz, że poświęcasz swoje życie, aby ukształtować życie swojego dziecka, aby ono stało się tym nowym, zwycięskim pokoleniem. Dzisiaj bycie ojcem niewiele znaczy. Spłodzę i odchodzę. Zgodzicie się z tym? Tak w większości to wygląda. Spłodzę i odchodzę. Jak ja to rozumiem? Czemu tak jest? Dlatego tak jest, że coraz więcej wartości tego świata przenika przez umysły ludzi. Jest młody ojciec, rodzi się dziecko, dziecko staje się ciężarem, a on ma wpojoną w głowę myśl samorealizacji. Musisz wypłynąć, nieważne jak, po swojej rodzinie, po trupach, a więc spłodzę i odchodzę. Wiecie, ja kiedy przyglądam się na swoje życie, kiedy przyglądałam też się na życie moich rodziców, troszkę o tym wiecie, ponieważ wam opowiadam, nie było jakiegoś tam, nie wiadomo jakiego zwycięstwa, ale ja jako mały dzieciak pamiętam, że świt ojca wyganiał do pracy, a wieczór go przypędzał. Wracał z jednej pracy, szedł do jakiejś innej pracy, miał ojca, który miał ogród, więc wracał powiedzmy z jakiegoś tam etatu, szedł potem jeszcze do swojego ojca, pomagał w polu, pomagał w ogrodzie, pomagał przy jakichś tak zwierzakach. Bycie ojcem jest bardzo wartościową rzeczą. Bycie ojcem niesie za sobą wartość samą w sobie. To jest wartość sama w sobie. Czy czujecie się dumni z tego powodu, że jesteście ojcami? Czy czujecie się dumni z tego powodu, że jesteście matkami? Ja tak. Nel w taki sposób zwyciężyła, a nasza Sara, z uwagi na to, że ja i Artur jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami, ja z nią również siedzę i uczę się. Sarcia napisała, jest w 8 klasie, tak jak Nel. Pani jej zrobiła takiego psikusa z języka polskiego i dała jej do napisania próbną maturę. I napisała ją bardzo dobrze.
Dopiero po tym, jak ona napisała tą trudną maturę, pani od języka polskiego powiedziała do niej: a wiesz, co zrobiłaś, Sara? Mówi: no nie. Napisałaś trudną maturę. Czemu też tak jest? Dlatego, że ja wiem, że bycie mamą jest wartością samą w sobie. Moim pierwszym powołaniem jest bycie matką i bycie żoną. Dlatego tak naprawdę fundamentaliści, kiedy dotykamy, wiecie, kiedy dotykamy ojców Kościoła, to oni głoszą właśnie w taki sposób. Pierwszym twoim powołaniem, a propos na przykład kobiety, jest bycie mamą i żoną. Jeśli w tej materii wydajesz owoc, tak, to możemy rozmawiać o rzeczach większych. Pierwszym takim polem misyjnym jest nasz dom. Wiecie, czemu podjęłam się, żeby o tym mówić? Ponieważ my jesteśmy kościołem przebudzeniowym, jesteśmy kościołem pełnej Ewangelii. I musimy głosić pełną Ewangelię, ale również pełną Ewangelię prezentować. W naszym życiu nie może być dziur, my nie możemy być antyświadectwem dla ludzi z tego świata. Ponieważ kiedyś Bóg do mnie powiedział: grzech się nie zmienił, demony się nie rozmnożyły, ludzie dalej mają problemy z tymi samymi rzeczami. Kiedy ogłosisz komuś Ewangelię, a nie będziesz miał świadectwa swojego życia, to co powiesz? Wiesz, słowo o Jezusie ode mnie przyjmij, ale przykładu ze mnie nie bierz. Czyli tak naprawdę od razu zamykamy sobie drogę do wpływu. A co chcemy? Chcemy ludziom głosić Ewangelię, chcemy im pokazywać Chrystusa i chcemy, aby ich życie przykleiło się do naszego życia, aby nauka apostolska tak oddziaływała na tych ludzi. Tak chcemy? Tak chcemy. Tak chcemy. Nie chcemy im tylko głosić i żeby oni się stali częścią innych kościołów. Chcemy głosić i chcemy, aby oni uchwycili się szaty. Tak, jak jest napisane, uchwycą się szaty jednego Izraelity. Chcemy, żeby się uchwycili naszej szaty i powiedzieli: nie puszczę cię, dopóki mnie nie przeprowadzisz z punktu A do punktu B. I żeby tak było, potrzebujemy wyznawać w swoim życiu wartości chrześcijańskie takie, jakimi one są. Nowoczesne poczucie wartości jest związane z tym, co człowiek robi. Kim jesteś? Jestem blogerem. Kim jesteś? Coachem, wokalistą, trenerem, czego? Wszystkiego. Nowoczesne poczucie wartości związane jest z tym, co człowiek robi. Dzisiaj posiadanie mówi, kim jesteś. Nie masz pieniędzy? Jesteś nikim. Nie masz dobrego samochodu? Jesteś nikim. Nie masz modnych ubrań? Jesteś nikim. Ale zaraz wam troszkę powiem, od czego tak naprawdę zaczęło się chrześcijaństwo i co Bóg chce, aby w sercach naszych tak naprawdę zaistniało i stało się fundamentem naszego sposobu myślenia. Świat ocenia cię po tym, co posiadasz. Tak ocenia świat. Nie mówię, że mamy nie mieć pieniędzy. Mamy mieć pieniądze. Dlatego, że bez pieniędzy niewiele zrobimy. Nie o tym w ogóle mówię. Mówię o wartościach tego świata. Tradycyjne wartości i poczucie wartości było związane z samopoświęceniem. Dzisiaj poświęcenie tak naprawdę jest dla wielu ludzi nieistotne. Ludzie w przeciągu 3 tygodni potrafią zmieniać wizję na temat swojej służby. Zgodzicie się z tym? Ktoś na przykład mówi: dostałem objawienie od Boga, że mam założyć kościół. Okej. Po 3 tygodniach on odszedł już od tego objawienia. A wiesz dlaczego? Dlatego, że wpływają na niego wartości tego świata. Świat natychmiast chce zobaczyć wynik.
świat naciska i chce widzieć wynik. A prawdą jest to, że Bóg tak jak powiedział, to tak powiedzmy, kiedy człowiek w tym kierunku będzie szedł, to się wydarzy. Chcesz założyć kościół? Jest super uwielbienie? Pod wpływem emocji podejmujesz taką decyzję, zakładam kościół. A dalej, kochani, to jest tak zwana praca pługa, której nikt nie widzi. I tutaj się kłania poświęcenie. I tu się kłania poświęcenie. Ostatnio oglądaliśmy z Arturem taki super film. Udostępniliśmy go też na swoim profilu. O takim światowej sławy neurochirurgu. Jest to film na faktach, może już część osób z Was obejrzała. Świetny film. Warto, żeby go sobie obejrzeć i przypomnieć sobie tak naprawdę właśnie o tradycyjnych wartościach. Właśnie jedną z tych rzeczy to jest, że jestem matką. Film mówi o tym, że pokazuje życie kobiety, która nie umiała nawet czytać, miała dwóch synów, facet ją zostawił, ale ona tak inwestowała w swoich synów. Nie umiała czytać, kiedy syn podchodził do niej z książką i mówi: mamo, co tutaj jest napisane? Ona pod... nie chciała się przyznać, że nie potrafi czytać, więc mówiła, że bez okularów nie przeczyta. Wierzyła w swoich synów, i w jednego, i w drugiego. I jeden był, stał się inżynierem, a drugi stał się światowej sławy neurochirurgiem, który poprzeprowadzał bardzo skomplikowane operacje, nawet rozdzielenia dzieci basylianckich, tak, które były połączone w ogóle swoimi głowami. Przeprowadzał specjalistyczne operacje. Czemu on w ogóle doszedł do tego miejsca? Dlatego, że jego mama nie była wywrotowcem. Jego mama zrozumiała, że jest mamą, poświęciła swoje życie, aby być matką. Ona poświęciła się w temacie bycia matką. Czyli bycie matką jest wartością samą w sobie. My musimy mieć tą świadomość, że kształtujemy przyszłe pokolenie. Kształtujemy przyszłe pokolenie. Nasze dzieci mają składać świadectwa o Jezusie. Nie zgadzamy się na to, aby nasze dzieci porwane były przez diabła. Amen. O to się dzisiaj modliliśmy. Ostatnio słuchałam sobie takiego apostoła, który został zapytany: posłuchaj, prowadzisz tak wiele kościołów, zarządzasz tak dużą grupą ludzi. Jak to jest możliwe, że ty robisz w ogóle to wszystko? Masz czas na kościół, masz czas dla rodziny, masz czas w ogóle na dzieci. Jak ty to w ogóle robisz? On mówi: ja angażuję moją rodzinę w służbę. Angażuję moje dzieci w służbę. I powiedział takie słowo. Bóg do mnie powiedział, że jeśli nie będę angażował swoich dzieci w służbę, to przyjdzie ktoś, kto mi je porwie. To przyjdzie ktoś, kto mi je porwie. Świadomy człowiek. Świadomy swojego ojcostwa. Człowiek prezentujący stare wartości chrześcijańskie. Dzisiaj ludzie przychodzą do kościoła i chcą natychmiast być kimś. Ale teraz popatrzcie. Tak jak ja skonfrontowałem tą dziewczynę. Ty masz takie słowo do mnie? Jak się nazywasz? Kto cię poleca? I materiał dowodowy twojej służby. Skąd ty w ogóle jesteś? Z ziemi wyrosłeś? Czemu pokolenie to jest pokoleniem słabym? Bo to jest słabe pokolenie. Dlatego, że często w domach niestety, ale nie oglądało się prawdziwych wartości. Rodzice byli, powiedzmy, karierowiczami. Rozumiecie? Dzieci były zaniedbywane. Tak? W wielu domach na przykład taki przykład. Matka się bije z córką. I potem jest takie pytanie, czemu ta dziewczyna, kiedy się nawraca, kiedy oddaje życie Jezusowi, ona przychodzi w ogóle do kościoła i jest z nią problem. Aż w ogóle pije ze mną. Może nie dosłownie, że na boksy, ale w ogóle generalnie cały czas się kłóci. Czemu?
bo taką miała relację ze swoją mamą. Taka wartość została jej pokazana. Gdzie są dzisiaj bogobojne matki? Gdzie są dzisiaj ojcowie? Spłodzę i odchodzę? Nie tak ma być. To nie tak ma być, kochani. Mamy krzewić chrześcijańskie wartości. To, że się nawracamy do Boga, wiecie, że Bóg nie chce rozpadu naszych domów. On nie chce, żeby nasze dzieci były porywane przez świat. On chce, żeby nasze dzieci stały się nowym pokoleniem, któremu będzie zupełnie łatwiej. Zupełnie łatwiej. Poprzez to, że my pokazujemy prawdziwe rzeczy. Kiedyś pewien usługujący powiedział tak: za każdym razem, kiedy głoszę jakieś klasyczne kazanie w kościele, to mam wrażenie, że za chwilę dostanę zawału. Wszystko mi staje w gardle. Wiecie, dlaczego tak jest? Fundamentalne nauki ojców Kościoła. My możemy mówić, że tak, chcemy, chcemy, chcemy. Nie do końca się chce tego słuchać. Twarda to mowa, któż tego słuchać zechce. Ja zawsze chciałem takich rzeczy słuchać. Byłam w różnych etapach swojego życia, ale kiedy, powiedzmy, wychodził jakiś usługujący i pomimo to, że bolało to moją duszę, ale on zajmował klasyczne stanowisko, to ja byłam zadowolona. Czułam się w ogóle bezpiecznie. Mówię, wow, ale czad, ale on mi właśnie tak chce. Kiedyś poświęcić się, to było coś. Rozumiecie? Ja na przykład wspominam sobie moją mamę, pamiętam jak miała zawsze, w ogóle lubiła być elegancka. Nosiła takie tam różne spódniczki, garsonki, włosy zakręciła na wałki jakieś tam. Nosiła biżuterię w postaci korali, malowała się i tak dalej, buty na korku. Wiecie, ale kiedy my już byliśmy z moim bratem i z moją siostrą, pamiętam, że mama, ona poświęcała się dla nas. Dla nas się poświęcała. Nawet jak, powiedzmy, nie było kasy w domu, a była gwiazdka, ja i tak wiedziałam, że ona coś dla nas ma. Zawsze tylko mówiła, tylko tam do tej szafy jednej nie zaglądajcie. Mieliśmy takie meble na wysoki połysk, nie wiem, czy mieliście kiedyś takie meble? My z siostrą musiałyśmy je wycierać taką szmatką z fornitem. Siostra zawsze wolała prasować, a ja mówię, dobra, ja nie lubię prasować, wolę te meble wycierać tym fornitem. Mama mówi, tylko nie grzeb tam, nie grzeb. Wiecie, kiedy ja sobie tak właśnie teraz z perspektywy też tego słowa analizuję moją mamę, to ona poświęcała się, bo to było ważne. Była nas trójka w ogóle w domu, kiedy na przykład brakło pieniędzy, mama się poświęcała. Robiła różnego rodzaju rzeczy. Szkoliła się, żeby zarabiać pieniądze. Odstawiała sobie od ust. Nie kupowała sobie ciuchów, ale starała się, aby nam niczego nie brakowało. Kiedy u nas w Nasielsku padł taki zakład, w którym pracowali obydwoje moi rodzice, mój tata więcej już tam pracy nie podjął, opiekował się córką mojej siostry, natomiast dla mojej mamy nie było to przeszkodą. Moja mama kupiła maszynę dziewiarską, zrobiła sobie przeszkolenie i robiła na takiej maszynie dziewiarskiej wszystko z wełny. Też często z siostrą się śmiejemy, pamiętasz, w ogóle jak miałyśmy w domu, był taki moment, że wszystko mieliśmy wełniane. Beret, spodnie, jakiś kontusz. Często jak patrzę na jakieś tam wełniane rzeczy, jejku, w ogóle, kurczę. Kiedy już te ubranka na przykład dla małych dzieci wełniane nie sprzedawały się, zaczęła mama wyjeżdżać za granicę. Jeździła do Turcji, jeździła na Węgry. Wyjeżdżała, handlowała po to, żeby nam nie brakowało. Bycie matką jest wartością samą w sobie. Rodzi się dziecko i rodzic bierze odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Wiecie, że ja jestem fundamentalista. Ja w ogóle nie wierzę, że jest, powiedzmy, mama, która nie dba o swój dom, nie zajmuje się swoimi dziećmi, nie jest zainteresowana rozwojem psychofizycznym swojego dziecka, ale przychodzi i mówi, Pan mi daje narody. Samorody. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to dlatego, że my jesteśmy fundamentalistami, tak prowadzimy nasze życie i do takich ludzi Bóg nas prowadził i tacy ludzie ukształtowali nasze życie. Tacy ludzie ukształtowali nasze życie.
To są fundamentalne chrześcijańskie wartości. Bycie mamą i bycie ojcem jest wartością samą w sobie. Niech to w tobie brzmi, żebyś nic więcej w życiu miał nie zrobić, ale będziesz ojcem i będziesz matką, bo nie wiesz, kogo wychowasz. Ile matka Wesleya miała dzieci? Ile tam było tych dzieci? 8? Ja myślałam zawsze, że było ich 11. Było 8. Bogobojna kobieta, która dbała o swój dom, dbała o swoje dzieci. Bez modlitwy nie zasiadali do jedzenia i modlitwą zawsze kończyli. Kogo wychowała? Kogo wychowała? Wesleya, przebudzeniowca. Widzicie? Wartość, bycie matką i ojcem jest wartością samą w sobie. Dzisiaj jest, my żyjemy w czasach ostatecznych, gdzie coraz więcej ludzi będzie wchodziło w służbę i coraz więcej ludzi będzie brało od Boga moc do tego, żeby służyć, ale żyjemy w czasach, kiedy zwiedzenie jest ogromne. Zwiedzenie jest ogromne. I naszym zadaniem jest przypominać fundamentalne nauki i fundamentalne wartości. Kiedy ja urodziłam Wiktora i byłam bardzo młodą dziewczyną, ja nie miałam zupełnie pojęcia, jak go chować. Rozumiecie? Ale przez myśl by mi nie przeszło, żeby w ogóle gdzieś Wiktora oddać. Ponieważ ja widziałam moją mamę. Moja mama po 40 zaszła w ciążę z moim bratem i była też możliwość, żeby to dziecko usunęło. Ale przez myśl to nie przeszło. Ponieważ kiedyś troszkę rzeczy wyglądały inaczej. Siadali rodzice między sobą i mówili: Paśka, damy radę. Przygniemy pasa. Może nie będzie wszystkiego na styk w ogóle w lodówce, może czasami nawet będzie pingwin, ale nie usuniesz tego dziecka. Damy radę, wychowamy. A dzisiaj jak jest wielokrotnie? Dzisiaj to jest takie, wiecie, spłodzę, odchodzę, spłodzę, wyskrobię, nie? Podrzucę, oddam, ktoś tam się zajmie. A 500 plus będzie, nie będę robił, po co mi tam robić? Rzut mi da. Ten sposób myślenia tego świata przenika Kościół. Przenika Kościół. Poświęcenie było wartością samą w sobie. Dzisiaj wartością jest samorealizacja. Po trupach do celu. Kiedyś poświęcenie dla innych było normą. Powiem wam teraz coś z życia Artura, na którego życie wpływali ojcowie Kościoła, czyli fundamentaliści, którzy głoszą tak jak my. Powiem wam, w jaki sposób Artur wypłynął w więzieniu. W jaki sposób założył kółko biblijne, a potem to się przerodziło w Kościół. Pamiętam, jak są jeszcze w piwnicy te listy, które pisałeś do mnie. To jest... Tego jest masa. To, co przeżywał, to opisywał. Siedział w celi z jakimiś tam bandziorami. Jaką miałeś ksywkę? W więzieniu Paputek czy Święty? Napiw Paputek czemu? A. Ale ja pamiętam tą lepszą ksywkę, w sensie Święty. I teraz chciałbym, żebyście sobie przez chwilę wyobrazili. Bo dzisiaj, wiecie, jak gdyby dzisiaj jest to, że musisz za wszelką cenę wypłynąć. Musisz za wszelką cenę wypłynąć, ale powiem wam, jak on wypłynął. I jak w ogóle, w jaki sposób wypłynęła służba nasza. Często człowiek się stara, żeby wypłynąć i gówno z tego wychodzi. Siedzi w celi i śmieją się z niego. Mówią do niego: Święty, to co, zaśpiewasz nam dzisiaj? I Artur jest krótko nawrócony. Nie ma ukształtowanego charakteru. Perspektywa wyjścia na wolność jest nie wiem jaka. Może
wtedy nawet myślał, może się z wami podzieli, że spędzi za 25 lat w więzieniu. W domu jestem ja. On nawet nie wie, czy ja mam pracę, ponieważ nie możemy się kontaktować. Myśli w ogóle o tym, co będzie z Wiktorem. Ale jemu przyświeca jedna myśl. Jestem synem. A bycie synem jest wartością samą w sobie. Amen. Spróbujcie się w swojej wyobraźni znaleźć w tej celi. Siedzą bandziory, wiedzą, kim był. Wchodząc do celi, zawsze od razu mówił, kim jest, że poznał Jezusa, że nie grypsuje. I mówią do Niego, święty, to może nam dzisiaj pośpiewasz. I Artur zaczyna śpiewać. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, w jaki płynął Tyś ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe, o El Shaddai. Nikt nie szydzi. Bandziory przełykają ślinę. Jest im głupio. I w taki sposób wypływa na wierzch. Zaśpiewał raz tradycyjną chrześcijańską wartością. Przyznał się do Jezusa. Uznał, że głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Zaśpiewał i od tego czasu powstało kółko biblijne, a potem Kościół powie więcej. Ja w tym czasie z mamą jeździłyśmy do kościoła zielonoświątkowego i mogłam tylko oglądać, jaki to miało wpływ na ten Kościół, w którym byłam. To ludzie z zewnątrz. Kamil, słuchaj słowa, nie boksuj teraz. To ludzie z zewnątrz szli do tego więzienia, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Nie działało w taki sposób, że usługa z zewnątrz szła, aby usłużyć tam. To oni, ci misjonarze, szli do więzienia, żeby co zobaczyć? Działanie w mocy Ducha Świętego. Dlaczego? Bo prezentował stare wartości chrześcijańskie, które nigdy nie zawodzą. Nowoczesne zawodzą. Stare nie zawodzą nigdy. Kim się stał dla Jezusa? Osłem. To człowiek, który w świecie miał swoje zdanie i nie lubił tracić twarzy. Kiedy ktoś go poniżał, to dostawał w dziób. Potem, kiedy się nawraca i uznaje, że stał się synem i że wszędzie, gdzie postawi swoje stopy, będzie się przyznawał do Jezusa. Mógł do nich wtedy powiedzieć różne rzeczy. Nie, no nie dzisiaj. Może kiedyś indziej. Nie pośpiewam, bo nie mam głosu. Nie zaśpiewam, bo tak naprawdę nie mam co. Ale wiedział, że to może być decydujący i przełomowy moment. Decydujący i przełomowy moment. Kochani, w wielu przypadkach dzisiaj nie prezentujemy tego. Chcemy prezentować nowoczesne rzeczy. Tylko moje pytanie jest takie, czy one działają? Czy one działają? Stare działają.
stare działają. To było bardzo mocne, kiedy ludzie, tak naprawdę ci, którzy głosili mu Ewangelię, chodzili i przychodzili zbudowani. I w kościele opowiadali świadectwa. Byliśmy wczoraj z usługą. Byliśmy tak naprawdę u Artura. Poszliśmy obejrzeć, jak chłopaki się ponawracali. Dla mnie to są mocne rzeczy. Te tradycyjne wartości, one zbudowały moje życie. One ukształtowały mój kręgosłup duchowy. I chciałabym, żeby tak było u nas i żeby tak było u każdego z was. Dzisiejsza kultura mówi, musisz się wyzwolić i zrealizować. I mamy tak naprawdę coraz więcej takiej mowy na temat tego. I tak naprawdę coraz mniej szczęśliwych ludzi. I tak naprawdę coraz mniej szczęśliwych ludzi. Wiecie, kiedy Artur siedział w więzieniu, to tak naprawdę ja prowadziłam życie zwykłej matki. Zwykłej matki. Dzisiaj ludzie spóźniają się do kościoła i nic sobie z tego nie robią. A dla mnie to było bardzo ważne, żeby się nigdy nie spóźnić do kościoła. Ponieważ raz człowiek, który wpływał na moje życie, powiedział do mnie, wiesz co, tak naprawdę w taki sposób, w jaki przychodzisz do kościoła, to masz taki stosunek do Boga. Ja mówię, ale jak to? Jeśli ty wchodzisz w trakcie głoszonego słowa, wchodzisz z buta, szarpiesz kurtką, ja tu jestem. Wiecie, odrzucenie ma wiele twarzy. Często w taki sposób w ogóle ludzie próbują o siebie zwrócić uwagę. Raz mi została zwrócona uwaga. Więc wstawałyśmy z mamą bardzo rano i na 9 byłyśmy w kościele, a nabożeństwo się rozpoczynało o godzinie 10. Byłyśmy godzinę przed czasem. Godzinę przed czasem. Dzisiaj, wiecie, dlaczego dzisiaj tak mam? Że mnie nie pokonują wichry życia i przeciwności. Dlatego, że fundamentalne wartości ukształtowały moje życie. One ukształtowały moje życie. System tego świata wynagradza cię dopiero po tym, jak coś osiągniesz. Dlatego jest taki nacisk na tą samorealizację. W chrześcijaństwie jest inaczej. Chrześcijaństwo, czyli twoja droga z Bogiem, czyli to, jak oddałeś Jezusowi swoje życie, rozpoczyna się zupełnie inaczej. System Bożego życia jest zupełnie inny niż system tego świata. Boża wartość w tobie jest przyjmowalna, a nie osiągalna. Boża wartość jest przyjmowalna, a nie osiągalna. Ty nie osiągasz wartości. Ty masz wartość. Ty już jesteś kimś. Wierzycie w to? Czy wierzysz w to, że już jesteś kimś? Kochani, to jest bardzo fundamentalne, co ja mówię. Bardzo. Cała Ewangelia rozpoczyna się od tego, gdy ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Najpierw ciebie czyni. Kiedy przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Ewangelia ciebie czyni. A nie wprowadza cię w miejsce, w którym ty dopiero będziesz szczęśliwy, jak do czegoś dobiegniesz. To jest porażka, to jest iluzja i niech to padnie w waszych umysłach. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela na dzień dobry ciebie czyni. Kim? Kim? Synem i córką. I to jest wartość sama w sobie. Zgodzicie się z tym? To jest wartość sama w sobie. Tak naprawdę nigdy już więcej nie musisz niczego osiągnąć, co da ci więcej wartości. Kiedyś już o tym wspominałam. Dziewczyny myślą, że jak dostaną męża, będę szczęśliwa. Nie w mężu pokładasz, Julii, da się śmieje, bo wie, co to znaczy mieć męża. Nie w mężu pokładasz poczucie własnej wartości. Amen. Amen.
Dlatego też, kiedy Jezus jeszcze niczego nie dokonał, przeczytajmy to sobie razem. Ewangelia Marka 1:9-11. Bo to jest tak naprawdę bardzo ważne, żeby zobaczyć, w którym momencie życia Jezusa Bóg powiedział do Niego: Tyś jest Syn Mój umiłowany. Tyś jest Syn Mój umiłowany. Ewangelia Marka 1:9-11. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica i rozległ się głos z nieba. Tyś jest Syn Mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To jest mocne. Jezus nie uczynił jeszcze żadnego cudu. Nie uczynił jeszcze żadnego dzieła publicznie. Był tak naprawdę przed wszystkim. I w tym momencie, kiedy nie uczynił jeszcze nic publicznie, nic jeszcze nie zrobił, ochrzcił się, tak? Bóg mówi: Tyś jest Syn Mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie. A więc, kiedy Ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to Cię czyni. Łapiecie to? To Cię czyni bycie synem i córką. Ale wartości tego świata, które wpływają na ludzi, mówią: wiesz, jeszcze nie masz tego, jeszcze nie masz tego, jeszcze nie masz tamtego. To jest w ogóle nieistotne. W ogóle w tej, jakby myślowo w tym temacie nie idziemy. To jest porażka. To jest porażka. Ty jesteś. Tyś jest Syn Mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I to jest, kochani, to, co Bóg mówi dzisiaj do nas. Czy czujesz się wartościowy jako syn i córka? Nie musisz tak naprawdę być mamą i tatą, żeby poczuć się wartościową osobą jako syn i córka. Świat będzie krzyczał: musisz się zrealizować. Musisz się zrealizować. I teraz coś wam powiem. Artur modlił się dzisiaj o Rafała i o Mateusza, masz na imię, tak? I o Mateusza. Kibicuję wam bardzo. Kibicuję tobie i kibicuję Rafałowi. Ale żeby odegrać na piedestale dobrą rolę, to trzeba się czuć w środku kim? Synem i córką. Trzeba się czuć gwiazdorem w środku. Bo jeśli nie będziesz się czuł gwiazdorem w środku, to scena cię połknie. I ten Nobel nie będzie dla Jezusa, tylko będzie dla ciebie. Ja w swoim życiu widziałam kilku takich ludzi, którzy gdzieś sobie weszli, ale z uwagi na to, że nie mieli poukładanych wartości w swoim życiu, nie czuli się synami i córkami, kiedy otworzyła się przed nimi droga bardzo dużego wpływu, ludzie nie przyznali się do Jezusa. W ogóle mówię: wow, tyle modlitwy, tyle ognia, a człowiek na końcu wypiął kratę i przyjął order. Ja wiem, Boże, co to jest? Się tak mówi, odebrał chwałę, tak? No wziął to, co chciał. Wziął to, co chciał. Potrzebujemy czuć się synami i córkami, aby prawidłowo móc w ogóle tak naprawdę być w takich też rolach, o których dzisiaj Artur powiedział. Jeśli szukasz spełnienia, które ma nastąpić po wypełnieniu twoich marzeń, żyjesz w iluzji. W miarę jedzenia rośnie apetyt. Najpierw chciałeś mieć męża, masz. Okazuje się, że dalej jesteś nieszczęśliwy. Facet chciał mieć żonę, ma. Dalej jesteś. Aha. Wakacje na Majorce za nami. Dalej jest niefajnie. Biznes ruszony. No, nie daje to mi poczucia szczęścia. No, coś tam sobie zrobiłem. Jestem już tym trenerem tutaj, uczę ludzi i tak dalej. No, to jeszcze nie jest to. No, wyprowadziłem ten super błyszczący samochód w ogóle z komisu. To nie jest to. To kiedy będzie to co?
Kiedy to nastąpi? Zaczynamy nasze życie, kochani, jako synowie i córki Boże. Może zadajesz sobie to pytanie teraz. Co tu zmienia? Bardzo wiele. Bardzo wiele. Od tego tak naprawdę rozpoczyna się życie chrześcijanina. To nie jest siódmy krok. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok. Oddajesz życie Jezusowi i stajesz się synem i córką. Najwyższa wartość, najwyższa ranga została ci nadana. Uzdrawianie, uwalnianie nie dodaje nam wartości. To jest skutek uboczny chodzenia z Bogiem. Jest w tobie życie Jezusa i to życie po prostu płynie, a więc nie można nie uwalniać, nie uzdrawiać i nie ewangelizować. I nie mieć spójnego życia w związku ze swoim powołaniem. Ale podstawową rzeczą, która musi być wykuta na blachę i tego tematu się nie zakrzyczy, to jest to, że najwyższa wartość została ci nadana. Najwyższa wartość jako syn i córka Boga. A więc to wiele zmienia. To jest prawidłowy początek chodzenia z Bogiem. Nie musimy już niczego osiągać, aby być. My już jesteśmy. Powiedz, już jestem. Jestem synem i jestem córką. Jestem synem i jestem córką. I z tego, kim dzisiaj jestem, to moje życie płynie i płynie życie przez moje życie. I teraz tak. Jeśli jesteś w takim właśnie miejscu, że myślisz sobie, no jak będę już miał to, to na pewno właśnie będę szczęśliwy. Już jak tam sobie to wszystko pozałatwiam i tak dalej, wezmę to dofinansowanie, wynajmę ten lokal i tak dalej, to już na pewno spowoduje, że będę szczęśliwy. Nie. To jest iluzja. To jest pułapka. To są systemy wartości tego świata. To jest system wartości tego świata. To w jaki sposób na samym początku wpływaliśmy na ludzi. Rozpoczął się od tego, że uznaliśmy, że jesteśmy pełnowartościowymi synami i córkami Boga. Przyjęcie Jezusa jako osobistego Zbawiciela powinno powodować w twoim życiu, że ty słyszysz ten głos. Wierzysz w Niego. To jest mój syn umiłowany. To jest moja córka umiłowana. W niej, w Nim mam upodobanie. Już nic więcej nie muszę osiągnąć. Najwyższa ranga została mi nadana. Łapiecie to? Nie żyjcie w iluzji. Otrząśnijcie się z niej. Bo to tak naprawdę jest pułapka. Bóg nadał ci najwyższą rangę. Musisz w to uwierzyć. Musisz jak wariat wyznawać to każdego dnia. Musisz też zgodnie z tym żyć. Prezentować to w swoim życiu. To nie są przypadkowe słowa, na przykład, które wypowiedział również apostoł Jan. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą on ma do nas. Kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Jezus oddał za ciebie swoje życie. Wykupił cię swoją świętą krwią. Życie Jezusa jest w tobie, bo życie Jezusa jest we mnie. Jestem wartościowym człowiekiem, bo Jezus żyje we mnie. Jestem wartościowy, bo jestem synem. Jestem wartościowa, bo jestem córką. Jestem wartościowa, bo jestem matką. Jestem wartościowa, bo jestem ojcem. Kiedy przyjmujemy ten sposób myślenia, wszystko staje się łatwe. Służba staje się łatwa. Wiecie, że służba staje się łatwa? My przez wiele lat w ogóle nikt nas nie filmował. Nie mówię o tym, żebyśmy się nie filmowali. Filmujmy się. Ale to nie to jest centralną rzeczą. Rozumiecie? Zabijanie się teraz o to, żeby tylko coś tam zostało nagrane. Nie. Bycie synem i córką to jest najwyższa wartość. To jest coś, co ukształtowało nasze życie. To jest coś, co jest fundamentalną rzeczą również dla twojego życia. Również dla twojego życia. System tego świata zawsze będzie ci krzyczał, czegoś ci brakuje. Brakuje ci tego. Brakuje ci tamtego. A system Boży mówi,
wszystko masz, czego potrzebujesz. Masz wszystko, czego potrzebujesz. I coś wam powiem. Zaświadczam ci moim prywatnym życiem. Kiedy ugruntujesz swoje życie w byciu synem i córką i uznasz, że jest to najwyższa wartość, zobaczysz, że nie trzeba się zabijać o inne rzeczy. One po prostu będą przychodziły w sposób naturalny. One będą przychodziły w sposób naturalny. Jako wierzący nie opuszczaj swojej głowy, bo ci spadnie korona. Nie chodź tak i nie mów, nie mam jeszcze tego, nie mam tego, nie mam jeszcze tamtego. Chodź z podniesioną głową i mów, wszystko mam. Mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. Mam wszystko, co jest mi potrzebne do realizowania mojej służby. Najwyższa wartość została mi nadana. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, rozległ się potężny głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Podoba mi się Twoje życie. Podoba mi się Twoje życie. Pomyśl sobie o tym, co dzisiaj powiedziałam. Pomyśl, jaki masz stosunek i jak w Twoim życiu ukształtowane jest właśnie to, że jesteś synem i jesteś córką, a tak naprawdę... A może w ogóle tego nie ukształtowałeś? Tylko dokąd pędzisz? Na połamanie nóg. Za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Aby zrobić to. Za wszelką cenę. Stare wartości chrześcijańskie. To jest tak naprawdę nasz fundament. To jest fundament naszego działania i fundament naszego życia. Wiecie, kiedyś pamiętam pewnego usługującego, który właśnie to on do mnie powiedział, że pierwszym twoim powołaniem jest bycie matką i żoną. Pierwszym twoim powołaniem jest bycie matką i żoną. Przez 11 lat kształtowałam swoje życie, budowałam swój wewnętrzny dom. Mój wewnętrzny, duchowy dom. Byłam matką i żoną. I byłam pomocą Arturowi. To nie jest stracony czas w moim życiu. Powtórzyłabym ten czas dzisiaj jeszcze raz. Ponieważ on ukształtował mnie. Ukształtował mój duchowy kręgosłup. Pozwolił mi później przyjąć na moje ramiona większą odpowiedzialność. Rozumiecie to? Kiedybym miała ten temat pogrzebany, to bym nie dała sobie rady. Nigdy nie jest za późno, aby ukształtować w sobie to poczucie, że jesteś synem i córką. Powiedzmy to razem, że jesteśmy wartościowi. Powiedz, jestem wartościowy. Z powodu tego, kim On nas uczynił. Amen. Amen. Kochani, kibicuję wam w tym temacie. Módlcie się tym słowem. Módlcie się i chciejcie, aby w waszym życiu to słowo wydało owoc. I gwarantuję ci, że to jest super start do tego, żeby w zupełnie inny sposób podejść do tematu służby. Amen. Amen.